Zadzwoń do Polski za 1 centa za minutę na telefony stacjonarne bez żadnych dodatkowych kosztów. Zapraszamy na program poświęcony naszemu wielkiemu rodakowi, papieżowi Janowi Pawłowi II, patronowi naszej polskiej szkoły, aby jeszcze raz przybliżyć naszym sercem tą wspaniałą, świętą postać. Akademia jest przygotowana przez nas, polską młodzież z naszej szkoły. Odpowiedział mu Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Pośród niesnasek Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża otworzył tron. Twarz jego, słowem rozpromieniona, lampa dla sług. Zanim rosnące pójdą plemiona w światło, gdzie Bóg. Na jego pacierz i rozkazanie nie tylko lud, jeśli rozkaże, to słońce stanie, bo moc to cud. A trzeba mocy, byśmy ten pański dźwignęli świat. Więc oto idzie papież słowiański, ludowy brat. Oto już leje balsamy świata do naszych łon, a chór aniołów kwiatem umiata dla niego tron. Takiego ducha wkrótce ujrzycie cień, potem twarz. Zdrowie przyniesie, rozpali miłość i zbawi świat. Boga pokaże w twórczości świata, jasno jak dzień. Tu jest Petrus, pielgrzymie z Wadowic. Tu jest Petrus, z Wadowic Piotrze. Tu jest Petrus, z Wadowic Kaos. Nom omnis moriar, nie przeminiesz cały. Nom omnis moriar, nie przeminiesz cały. Boś jak sumienie wyrzucł, boś jak ludzka soli wody. Gdy przed światem głowę zniżasz i gdy błagasz go o pokój, żeby dom dla takich gości, co chcą żyć ku Bożej chwale, żeby wielki dom miłości powstał na Piotrowej skale. Tu jest Petrus, pielgrzymie z Wadowic. Tu jest Petrus, z Wadowic Piotrze. Tu jest Petrus, z Wadowic skało. Nom omnis moriar, nie przeminiesz cały. Nom omnis moriar, nie przeminiesz cały. Dnia 18 maja 1920 roku w małym miasteczku na południu Polski przyszedł na świat mały Karolek. Jego ojciec, również Karol, był podoficerem armii austriackiej, zaś mama Emilia, bardzo kochana mama, zmarła, gdy Karol miał 9 lat. Szkolny katecheta Ojca Świętego wspomina, że był on bardzo bystrym i dobrym chłopcem. Uczył się pilnie i bardzo lubił teatr, a czas jął na modlitwę, naukę i wypoczynek. Kiedy o 12 godzinie w południe biły dzwony na Anioł Pański, Karol wstawał na chwilę, aby się pomodlić. Koledzy pokazywali na niego palcami i mówili: ten Wojtyła będzie na pewno księdzem. W czerwcu 1930 roku Karol zdał egzaminy do Państwowego Gimnazjum Marcina Wadowity. Lolek, bo tak go nazywali, z nauką nie miał żadnych problemów. Zawdzięczał to nie tylko wybitnym zdolnościom, zwłaszcza humanistycznym, ale wytężonej pracy. Zawsze miał monotonne świadectwo, z góry na dół bardzo dobrze, wspomina po latach Antoni Bohdanowicz. Ten sam kolega dodaje: w latach 1932-1938 uczęszczałem do gimnazjum razem z Karolem Wojtyłą.
Większość tych lat siedziałem w jednej z nim ławie, a w konsekwencji odrabiałem razem lekcje w domu Karola. Otóż Lolek miał taki zwyczaj, że po przepracowaniu każdego przedmiotu wychodził do drugiego pokoju i stamtąd wracał po kilku minutach. Kiedyś drzwi były niedomknięte i zauważyłem, że Lolek modlił się na klęczniku. Papież stwierdza po latach, że wspaniałym przykładem był dla niego ojciec. Moje lata chłopięce i młodzieńcze łączą się przede wszystkim z postacią ojca, które życie duchowe po stracie żony i starszego syna niezwykle się pogłębiło. Patrzyłem z bliska na jego życie. Widziałem, jak umiał od siebie wymagać. Widziałem, jak klęka do modlitwy. To było najważniejsze w tych latach, które tak wiele znaczą w okresie dojrzewania młodego człowieka. Ojciec, który umiał sam od siebie wymagać, w pewnym sensie nie musiał już wymagać od syna. Patrząc na niego, nauczyłem się, że trzeba samemu sobie stawiać wymagania i przekładać się do spełnienia własnych obowiązków. Czas spędzony w szkole Jan Paweł II uważa za szczególnie ważny. Posłuchajmy. Mam osobisty dług wdzięczności wobec polskiej szkoły, wobec nauczycieli i wychowawców, których pamiętam do dzisiaj i modlę się za nich codziennie. To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj owocuje w moim życiu. W wolnych chwilach Karol lubił grać w piłkę nożną, a najchętniej stał na bramce. Ale i podczas zabawy potrafi powiedzieć sobie i kolegom: dość, chodźmy się uczyć. Lolek lubił też chodzić na wycieczki, palić ognisko, dobrze się czuł na łonie przyrody. Jego zamiłowanie do wędrówek pozostanie niezmienne, gdyż jako kapłan, biskup będzie wyruszał na szlaki górskie, rowerowe, kajakowe, często zabierając ze sobą młodzież. A oto jedna z górskich przygód. W czasie jednej z wędrówek po górach biskup Karol Wojtyła spotkał górala, który, widząc wędrowca utrudzonego i zakurzonego, zapytał go, kim jest. Biskupem, odpowiedział zziajany Karol. Jak wyście są biskupem, to ja jestem papiezem. Wzruszył ramionami góral. Karol swój pozaszkolny czas poświęcał także służbie ministranckiej. Po latach Ojciec Święty tak oto wspomina pewną sytuację z okresu ministrantury. W wieku 10-12 lat byłem ministrantem, ale muszę wyznać, że niezbyt gorliwym. Moja matka już nie żyła. Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego. I pokazał mi jakąś modlitwę. Nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja duchowa. Trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur czy nauczania, które odebrałem. Z jakim przekonaniem on do mnie mówił? Jeszcze dziś słyszę jego głos. Ciebie, a
wieczności zapuszcza kowenie, fenika na swą codzienność i pokazuje nam Ciebie, Abba. Święcenie kapłańskie otrzymał dnia 1 listopada 1946 roku w uroczystość Wszystkich Świętych z rąk wielkiego patrioty, księcia kardynała Stefana Sapiehy. Na Wawelu odprawił mszę świętą i wyjechał na studia do Rzymu, wiecznego miasta, które później stało się jego drugą ojczyzną. Bardzo wiele czasu jako biskup, a potem jako kardynał poświęcił młodzieży. Wyjeżdżał w góry, a potem na Mazury. Jeździł na nartach i pływał kajakiem. Wieczorem przy ognisku bardzo lubił śpiewać piosenki i pieśnie, które my bardzo dobrze znamy. Pan, kiedy stanął nad wegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spływałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Twoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, nowy zacznę dziś łów. Z wadowickiej ziemi, spod Wawelu, gdzie żyło sławnych Polaków wielu, wiedząc, że przed nim droga długa, wyruszył w pielgrzymkę Boży sługa. By w Watykanie osiąść na stałe i poświęcić swe życie całe tym, którzy do radości pragną Bożej miłości. By więc nadzieję ludziom dać, że można lepszym się stać, uczył wybaczać grzesznemu, bliźniemu naszemu. I z miłością na twarzy, z serca dobrocią, pochylał się nad najsłabszą istotą. Pełen pokory, wciąż niestrudzony, modlił się za świat w wojnie pogrążony, za tych, którzy nie znają chleba smaku i tych, którzy zeszli z uczciwości szlaku. Z okien Watykanu płynęło wołanie o nawrócenie i opamiętanie. Wołanie o miłość i dobroć z ust Bożego sługi. Tak modlił się za ludzkość Jan Paweł II. Ojciec Święty darzył szacunkiem i miłością każdego człowieka, a szczególnie dzieci. Posłuchajmy Jego słów wypowiedzianych właśnie do nich.
Drogie dzieci, pragnę powtórzyć wam to, o czym same dobrze wiecie. Papież was bardzo kocha. Mówiłem to wiele razy dzieciom ze wszystkich krajów. W wielkiej rodzinie, jaką jest Kościół katolicki, rodzinie złożonej z wielu osób, małych i dużych, najkochańszymi istotami są dzieci. To wy przynosicie radość innym. To wy jesteście naszą radością i wy także naszą radością pozostaniecie. Każde dziecko przychodzące na świat jest darem życia, nadziei i miłości. Modlę się za dzieci nienarodzone i narodzone we wszystkich krajach świata. Niech każde z nich zostanie przyjęte i otoczone miłością. To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu. Był taki Polak, co nieba dosięgał za życia. Z Bogiem obcował w każdej życia minucie. Wzdłuż i wszerz świat przymierzył cały. By dusze Bogu oddane świat zamieszkiwały. Głosił orędzie pokoju i Bożej miłości. Radość panowała w ojczyźnie, gdy papież w niej gościł. To zaszczyt ponad wieki mieć papieża rodaka. Nasz drogi Ojcze Święty, Tobą i Bogiem dziś Polska jest bogata. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu. Nie szuka swego, nie unosi się gniewem. Nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokoju, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. W ciągu swego pontyfikatu, który trwał 9660 dni, Ojciec Święty odbył prawie 300 pielgrzymek, odwiedził 132 kraje oraz prawie wszystkie kontynenty. Podczas wszystkich podróży zagranicznych przebył ponad 1 650 900 km, co odpowiada na ponad 30-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i trzykrotnej odległości między Ziemią a Księżycem. Wszędzie był witany z wielką godnością, radością i miłością. W naszej ojczyźnie był na 8 pielgrzymkach. W imię Trójcy Przenajświętszej. Amen. Tak rozpoczyna się testament Jana Pawła II, który dalej tak pisze. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie. Te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za Nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza. Totus tuus. W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności. Testament kończy się słowami In manus tuas domine commendo spiritum meum. Inaczej 2 kwietnia 2005 roku, godzina 21:37. Wtedy zamknął Bóg księgę życia wielkiego człowieka. Księgę życia trudnego, ciekawego i pięknego, bo zawsze pisanego miłością do Boga przyjaciela i człowieka przyjaciela. Odszedłeś, Ojcze, sobotni wieczór, biją dzwony, czujemy w sercach ogromny ból, łzy same cisną się do oczu. Płacze Polska, płacze naród Twój. Odszedłeś, Ojcze, nasz ukochany,
Ojczyzna Twoja jest kirem spowita. Nie można opisać tego, co czujemy. W żałobie jest pogrążona cała Rzeczpospolita. Był człowiek, który co dnia krzyż swój niósł i wciąż powtarzał totus tus. Był człowiek, co ziarno nadziei w ludzkich sercach siał i nawet śmierci się nie bał. Był człowiek, co stał się ojcem wszystkich ludzi, który ciągle sumienia ze snu budzi i wciąż uczy miłości i wiary oraz ze swego serca ofiary. Ten człowiek to Jan Paweł II. Był i z nami tu na świecie żył. Teraz w sercach naszych wciąż trwa i tu na wieki miejsce swoje ma. Wiemy dobrze, śmierć nie jest końcem, ale początkiem. Początkiem życia wiecznego, które Pan obiecał swoim sługom dobrym i wiernym. Dlatego śmierć przenosi człowieka, który Ewangelię uczynił wzorem i pragnieniem swojego życia. Tam, gdzie jest Chrystus. Zamyka się krąg ziemskiego życia, by otworzyć się mu wiecznej miłości i chwale. Z prochu powstałeś i w proch się obrócił, a przecież nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa. W świecie jest dużo zła. Wiele spraw dzieli ludzi. Jan Paweł II chciał temu zaradzić, dlatego prośmy, abyśmy potrafili skorzystać z przykładu jego życia i kierować się nauką, którą nam pozostawił. Ojciec Święty zawsze dostrzega ludzi skrzywdzonych, chorych i głodnych. Nie zamykajmy naszych serc na ludzką krzywdę i nieszczęście, lecz pochylmy się nad człowiekiem, jak to czynił nasz papież. Ludzie dzisiejszych czasów dbają o pieniądze, o bogactwo, a Ojciec Święty uczył, że należy bardziej dbać o piękno duszy. My też chcielibyśmy go w tym naśladować. Ojciec Święty wybrał na swoją opiekunkę Maryję. Tak jak Jan Paweł II, prośmy, aby nas strzegła, prowadziła i umacniała. Jan Paweł II pozostawił niezatarty ślad w naszych sercach, a jego słowa dotarły do wielu. Polak, papież Jan Paweł II jest patronem i dumą szkoły, Polskiej Szkoły Sobotniej Phoenix. Janie Pawle, kieruj naszym działaniem, byśmy zawsze byli ludźmi dobrymi. W domu, w szkole i wśród spotkanych bliźnych pobłogosław nam w tym, co robimy dziś. Wiemy, jak Ty kochałeś dzieci. Często brałeś je w objęcia swoje, gdzie znajdowały radość i spokój. Ślady Twojej wielkiej miłości dziś nauką i pracą wyrażamy. Idźmy z duchem naszej przyszłości. Ty nauczyłeś nas wiary, takiej wielkiej, co wszystko zwycięża. Ty z nami jesteś i zawsze będziesz. Matko, pomóż trwać nam nadziei, w dziękczynieniu za Ojca Świętego, za dar od Boga.
Trójcy Przenajświętszej. Dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała Krzyża Chrystusa i piękno Ducha Miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynnemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa, dobrego pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Dziękujemy.